No to hej, misiaki, witam was, mam nadzieję, w ostatnim już odcinku zmagań z Tomb Raider Underworld. Mam nadzieję, że Żegiet będzie mnie teraz słuchał i damy radę i przejdziemy to, bo to już się robi powoli nudne i przepraszam za to, że te odcinki są monotonne, ale jak mnie nie będzie słuchał, to tak dalej będzie. No dobra, jestem na samym dole, no. No i wskakujesz na ruchome kwadraty. Platformy, dobra, poczekaj. Czepiasz się. I masz być na tej najwyższej trzeciej, jak ci mówiłam. Dobrze. No jestem. No, jak będziesz na tej najwyższej trzeciej. Tak. To poczekaj, bo jeszcze nie jestem. Dobrze. Teraz ja już nagrywam i ci cała Polska ogląda. W łazience na półce. Co? Dobra, zaraz pójdę się wymyć. Mało mi tu kartel, kapitan jak ktoś na kalambury robi. Dobra, nie dość, że tata to mama, dobra. No. Mamy głosu nie poznaliście. Nie, poznaliby. Co? Możesz, pomożesz mówić. Co chcesz? Tu jest. Poznali głos w tym slenderze. Tak, za chwilę. Dobra. Więc tak. Pamiętasz Dosia w slenderze? Tak. No. Więc tak, powinieneś mieć. Dobra, jak są schody te po prawej stronie główne, co ci mówiłam, pamiętasz? No pamiętam to co. No, no to mijasz tą wieżę. Tak, mijam tą wieżę, gdzie się wspina. Mijasz tą platformę, gdzie się da doskoczyć, mijasz platformy z szkółkiem żółtym. I uważaj teraz, bo teraz będziesz miał takie miejsce i tam musisz skoczyć na. Gdzie mam skoczyć? Platforma. Albo nie skacz tam, bo tam i tak nie skupowałem. No mijam te. No jak mi no. Jest, ale poczekaj chwilę, bo ja mam. Poczekaj, bo ja się już gubię sama. Bo ja Tak ja nie lubię tego. Bo ja pierdolę. Dzianek chyba. Tak, bo ja pierdała. Bo ja pierdolę. To działa na klub. Boże. O kurwa. Ja pierdolę. Co jest? Czekaj, bo myślę. Aha. Dobra, wiecie co, to my wrócimy do was, jak Dosia coś wymyśli, żeby to nie było takie, wiecie, znowu... Wymyśliłam! No. Wiesz co? Musimy skoczyć tam, skąd wróciliśmy. O! Czyli jednak po prawej stronie schody i skaczesz na platformę i wchodzisz na górę. Jednak dobrze byliśmy. Dobra, wracamy zaraz po przerwie, żeby nie było długiego materiału. Zaraz wracamy. No, witamy już po przerwie. No i przed sobą powinieneś mieć po prawej stronie wodospadzik, masz. Po prawej? Wodę lejącą się, no. No mam, no mam ten. No biegniesz do przodu, do przodu, do przodu, dobra. Do przodu. No cały czas. No i tu no, mam i już kolej. Kółko. Kółeczko. I kół. I teraz tak, idziesz jak najbardziej do góry. Aha, się rozbujasz. I mam przeskoczyć na następną na drugą stronę? No. Dobra. Nie na drugą stronę. Jezu, no to mów. Idziesz, jak wisisz na kółku, idziesz do góry, podciągasz się linką. No, jestem sam. I po prawej stronie będziesz miał takie podesty. Aha, muszę się zaczepić. No. O Boże. Dasz radę. No dobra, spróbuję. I hop. No, zaczepiłem się, paciajda. Jezu! Czekaj, bo ona mi spadła. Kurde mać. Ona mi spadła, poczekaj. Chwilkę. To było trochę głupie. Żyjesz tam? Tak. Dobra, idę do góry. Jezus Maria! Jaka ta Lara jest durna. Coś zrobiłaś. Ja nic nie zrobiłem. Klikałem, żeby mi wskoczyła do góry. A ta się odbiła od ściany. Nienawidzę właśnie sterowania w tej grze. Właśnie przez... Że to jest takie głupie zrobione. Nawet nie wiem, czy tą paciajdę brać. Brać czy nie brać? Jak chcesz tu brać. I będziesz na takim podejściu na górze, nie? Poczekaj, Nosiu. No i fajnie, teraz Nata mnie atakuje. No to ją tak pociągaj trochę. Czemu? Ci spokoju tu nie da. Dobra.
Czekaj, bo ja nie mogę tu wejść. Coś mi się pierdzieli wszystko. No, chodź tu. Gdzie jest ta natla? A tu. Z boku. No widzę, ale ona mi w ogóle nie celuje w nią. To jest jakiś oszukan. Dobra, ja się tam nie męczę. Co ja mam zrobić niby teraz? No i skaczesz na ruchome klocki, ten najwyższy, bo on jest jeszcze wyżej. I musisz na niego skoczyć. Ale gdzie ja mam teraz do się wskoczyć, bo ja nie rozumiem. Na ruchomy klocek! Poniżej jest trochę, będą fruwać. Aha, dobra. No i jak będziesz na tym klocku, to no. Uważaj, bo pierwsza wieża i tam są podestki, musisz doskoczyć. Doskoczysz bez problemu. O, poczekaj, poczekaj. Doskoczysz. Bo... Dobrze, dobrze, ale... Po... Dobra, poczekaj, bo ona w ogóle mi się nie chce na tą ruchomą... O, dobra, jestem. I gdzie mam skoczyć? Na podest, na pierwszy, który jest pod... Na, jak jedziesz, to pierwszy... Dobra, wiem, są... rozumiem. Dobra, rozumiem. Skocz na to. Tylko nie na podłogę, tylko wyżej. Dobrze, rozumiem. Mam nadzieję. Nie już ze mnie takiego. Skoczyłeś? Tak, rozwaliłem już to. Cieszę się. No ja teraz też. Teraz słuchaj uważnie. Jeszcze 10 minut około. Z filmikami. No mam filmik, czekaj. Więc tak. Nie, nic nie mów teraz, poczekaj. Aha, bo Amanda. No Amanda. Dobra, no nie mam już filmiku. I co teraz? Więc tak. Lara jest... Mam iść na prawo, lewo? Na lewo możesz iść. No. I co? I skaczesz na... Na klocki. Dół. Na ruchome znowu? Czy mam tak, opuścić się w dół na jakoś? Na klocki. Ale Dosia, ona mi nie doskoczy na żaden klocek. Doskoczy. Mówię ci, że doskoczy, to doskoczy. Jak doskoczysz na ten klocek, to skoczysz na ten wyżej klocek. Jak wiesz na ten wyżej klocku, to im powiesz, to ja ci powiem. Na pewno doskoczy. Nie doskoczyłeś? No nie. Ale musisz doskoczyć, bo ona doskakuje tam, bez problemu. Musisz sobie wyczaić czas. Dobra, to na najwyższy, tak? Muszę na iść. Na najwyższy, no. No już jestem na tym najwyższym i co? I przy wieży tam są miejsca do zaczepienia się, widzisz? Spadam. Boże. No właśnie nie widziałem żadnych miejsc. Ja tylko widziałem te ruchome takie obręcze z dziurami. No to na ruchomych obręczach z dziurami obok są miejsca do zaczepienia się. A już... No, łap się to, Larka. Szybciej. Szybciej. Bardzo długo idzie. Szybciej. Dobra, jestem na najwyższym i nie widzę żadnych tych do zaczepienia się, wiesz? Są, jak są dziury, to obok są miejsca bez dziur. Dobra, widzę, no i gdzie? No, i skaczesz na pierwsze i drugie i jak będziesz na drugim, to się obracasz, jak będzie taka wielka drabina. Taka duża. Dobra, rozumiem, rozumiem, zaraz tam dojadę. A wchodzisz na samą górę, tam dokąd możesz, bo jak jest niby wyżej, to tam musisz doskoczyć. To nie jest trudne. Muszę chwilę poczekać, bo mi się koło obraca. Chociaż fajna muzyka, ona mnie relaksuje w tym Tomb Raiderze, bo tak to bym chyba, nie wiem. Ja zanim powinienem to... Z tym nagrywaniem to ja powinienem melisę pić albo jakieś tabletki ziołowe zagryzać.
No, jak będziesz powyżej drabiny, to tam skaczesz. Jak będziesz na najwyższym ruchomym kółku, to mi powiedz. Poczekaj, bo teraz nie wiem jak... Jak mam... Aha, dobra, tędy. Dobra. Dosiu, nie publicznie. Jasiu, usiesz. Czekaj, bo jest natla, kurde. Kurde! Nie! No skacz do góry, spoko. Skakałem. No zaczepiaj się, no Lara, ile można czekać, dobra. Jak jesteś na okrągłym kółku, który się obraca? Tak, jestem. No i musisz wycelować moment, aż pod sobą będziesz miał zjeżdżalnię w dół z klocków ustawionych. Jak będziesz ją miał... To ma się opuścić? Tak, po niej zjeżdżasz. Aha, super. Na kontrolu. Hop. Dobra, zjeżdżam. I co, mam skoczyć, czy nic nie muszę robić? Nie, nic nie musisz robić. Dobra. Po prostu rozwalasz tego niebieskiego klocka. Dobra, rozwalam. No i dziękuję za wspólną grę w Tomb Raider Underworld. Ja też dziękuję. O Boże, nie! Koniec. To się nazywa mieć cena. No. No i Midgard, coś tam. Ale nie będę robił takiego podsumowania jak rok temu, bo... Nie mam siły nawet na to. Nie mam siły. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. I mogę powiedzieć, że przeszłam 8 raz Tomb Raider Underworld. Amanda. Killing the Midgard serpent. Thor dies from its venom anyway. Not if you clear the corridor and get us out of here. Out of juice, just like Bolivia. The good news is we saved the world. The bad news is... Now we're gonna die here. Just like your mother. Wait. Mother must have tried to use it to escape, but didn't know how. Pulling out these artifacts always brings you here. What will happen if I'm already here? Maybe you'll go to hell. Come on, baby! That's your queen. Damn it. I can't reach the sword. But you can. But you can. You trust me? You trust me? We're out of time, Amanda. I to będzie Take Me. Take Me, baby? Nie, to co ja robiłam filmik z E.T. E.T. go home. Now! Poznajesz miejsce? No, z legendy, dobrze? Tak. Bolivia. Oj, oj, fanka Tomb Raider. A teraz namówcie Dosię, żeby... nakręciła ze mną, znaczy ona będzie nagrywała Rezydenta dwójkę, Rezydenta dwójkę, albo trójkę. Będę grała w pikselową Jill, nie. Jaka Jill? Tam nie ma Jill, tam jest Leos i Claire. Trójka jest w Jill. No w trójce tak. Trójka jest w Jill.
Ojej, na grafikę się patrzy. Grafika to nie wszystko. No i cudna muzyka na koniec. Goodbye, mother. Goodbye, mother. Rest in peace. A ja myślałem, że w tej części ją odnajdzie. To smutne. It's very, very sad. Śnieg. Snow. Let it snow. For Kyle. Tak samo powiedziałam na końcu mojego Zagrajmy w Tomb Raider Underworld. Ach, szkoda, że nie widziałam całego twojego Tomb Raidera. Bo jeszcze się usunęła. No. Dobra, chcesz podsumować to Tomb Raidera? Może ty chcesz podsumować? Po raz drugi, już mi się nie chce. Jak po raz drugi? Aha. No bo już podsumowałam u siebie. No co ja mogę rzec? No Tomb Raider Underworld jest fajny. Jest bardzo skomplikowany w niektórych momentach dla graczy i jeżeli ktoś nie grał, to będzie miał problemy z tym. Ha, ha, ha. Solucja Dosia jest zawsze do usług, także za drobną zapłatą wam zawsze pomogę. Co tam jeszcze? No, jeżeli chodzi o grafikę, to na tamte czasy, bo gra jest bodajże z 2009 roku. Ja nie wiem. Czekaj, zaraz wam powiem, żeby was nie skłamać, bo mam pod ręką. Gra jest z... kurwa mać. Z czego ona jest? Z plastiku. Nie, ona nawet jest z 8. Aha. Z 2008 roku. No to jeżeli chodzi na tamte czasy, to po prostu gra zrobiła, powiedzmy, w grafice furorę. No i co tam powiedzieć? Grapchice. Dosia takim angielskim zaciąga grapchika. And I'm very recommending this game. But Lara Croft's... Lara Croft's fans. Okej, okay, i co tam jeszcze powiedzieć? Nie, no muzyka, wiem. No muzyka na pewno na wysokim poziomie stoi w każdym Tomb Raiderze, to nie ukrywajmy tego. No muzyka jest fajna. No, najbardziej co mnie tylko wkurza trochę to sterowanie, ponieważ... Sterowanie nie jest dopracowane, no sterowanie, bugi w wodzie najwięcej, w podnoszeniu różnych skarbów, Lara się zapada nagle. No, robi skarby betonowe buciki. Skarby są takie ciężkie i w ogóle ten, ona się zapada. Co tam jeszcze? Wkurza mnie strasznie motyw strzelania i ona robi strasznie ciężkie przewroty. Ona skacze tak jakoś dziwnie. W Tomb Raider Anniversary znacznie lepsza walka wyglądała i motyw z headshotami jest tutaj niezbyt fajny. Co tam jeszcze? A mi się tam akurat podobają headshoty. Nie? Mi się w Tomb Raider Anniversary bardziej podobały, ładniejsze były. No co tam jeszcze? No, gra jest dość trudna, no, co więcej. No, szczerze powiedziawszy, jak przechodziłem... Ona jest mało logiczna. Tam generalnie tutaj nie domyślisz się, co możesz zrobić. Chyba musiałbyś kilka razy przechodzić. Ja na przykład się z Meksykiem męczyłam z tą czasówką, z kalendarzami. Aha. Bo jak się zrobi więcej niż dwa błędy, to się nie ma szans, żeby to przejść. No, no i tyle chyba z nie, mojej strony. Ja mogę tylko tyle właśnie powiedzieć, tak jak Dosia mówi, że po prostu jak przechodziłem Anniversary, no to faktycznie Underworld jest znacznie trudniejszy w porównaniu z tym i w sumie faktycznie jest krótką grą w porównaniu z poprzednim Anniversary, ale na pewno nie będę już robił legendy. Dlaczego? Dlatego... Legenda jest beznadziejna dla mnie. Mi się akurat legenda podoba. Mi się podoba, przeszedłem ją, także tu by nie było problemów akurat, bo ją przeszedłem i znam ją. Mhm. Optymistka. No i po prostu wydaje mi się, że chyba wystarczy na moim kanale te dwa Tomb Raider. Dobrze, i tak za rok zobaczycie.
nic nie... No. Albo nie, powiem spokojnie, na dnia niedługo użyj, że ujrzycie na świat dzienny Tomb Raider Legend, tego się nie denerwujcie. Tak, tak, chyba że za rok. Nie za rok, wcześniej zobaczycie. Aha. To będzie postanowienie noworoczne JGD, także luzik. Tak. Nic nie będę postanawiał nawet. A, zaraz ci tak zrobię, że zobaczysz, że będziesz prosił mnie, żebym przestała. Dobra. Okej, okay. Nic nie słyszeliście. Ciś to się wytnie. Tak, ciacho. Okay. Dasz muzykę w moje pieprze. Nic nie będę dało. Ej, no. No co? Dobra, to co? Żegnamy się, nie? Ja chcę pozdrowić wszystkich. To pozdrawiaj. Mogę? No. No to kogo mam pozdrowić? No już idę, mama, bo mama mnie woła, że mi się szła myć. No. Się streszczam. No, streszczaj. To pozdrawiam moją mamusię bardzo. Pozdrawiam kinie. Pozdraw kinie też, bo się będzie zła. No, pozdrawiam też kinie i nie bądź kinia zła. Chociaż nie wiem, czy oglądasz nasz Tomb Raidera. No, jeżeli ogląda nas pan Bartek, to pozdrawiam pana Bartka bardzo serdecznie. Michała pozdrawiam. Ja też pozdrawiam oglądających. Michała. No i co? Zapraszam do w imieniu Jageda. Czemu ja tak mówię za ciebie? Nie wiem, mów, mów. Nie, ty mów. No mów, zapraszam no w imieniu Jageda. Zapraszam w imieniu Jageda na następną serię, która się ukaże tuż po nowym roku. Także zobaczycie, jaka to będzie. Mogę wam tylko rzec, że przygody z Larą się na pewno nie skończyły. Ej, weź to w rękę. Co? Nic. No i ten. No i to wszystko. No już dokończam, bo tutaj kończymy, bo nagrywamy. No i moja mama już jest zła na mnie, także kończymy. No, także pozdrawiam wszystkich. Ja tylko sobie nacisnę spację. Koniec napisów. No i. Chyba, że chcesz przejść jeszcze raz w poszukiwaniu skarbów. Nie, dziękuję. No, to dziękujemy. I do zobaczenia! Pa!